Solidnie się wkurzyłam, bo właśnie telefon wypadł mi ze selfie sticka i się stłukł. Trzymam go z ręki i po prostu się w środku gotuję. Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Jestem właśnie w Łańcucie, w jakimś centrum klinicznym, szpitalnym, nie wiem, bardzo ładne miejsce. Remek jest na pierwszej psychoterapii i pomyślałam, że przekażę wam to, co przekazałam jemu na temat pierwszej rozmowy w takiej sytuacji. Kręciłam już taki film, ale on był o tym, jak wykorzystać SCL90 do tego, żeby wiedzieć, jakie rzeczy są ważne. Natomiast teraz uświadomiłam sobie, po tym, co mówił Remek, ale też po innych wystąpieniach innych osób, że jest bardzo ważne, żebyście byli świadomi, że wasze najlepsze próby porozmawiania ze specjalistą niekoniecznie przynoszą dobry efekt, wręcz odwrotny. I to nie tylko dlatego, że specjaliści są nadęci, bo nie zawsze są, ale przede wszystkim dlatego, że używanie terminów mniej lub bardziej trafionych, fachowych, sprawia, że mówicie ogólnikami, po prostu. Remek sobie zrobił taką listę: prokrastynacja, lęk, coś tam. I kazałam mu w ogóle nie brać tej listy ze sobą, czy kazałam. No powiedziałam mu, że nie, to w ogóle nie tak, to nie tak się ma odbywać. Nie jest mu potrzebna ta lista. A jeśli chce ją wziąć, to niech nie podaje tych określeń tej kobiecie. Cały czas patrzę na ten telefon stłuczony i jestem tak po prostu... Strasznie wściekła jestem. Niech nie podaje tych terminów, bo cudno, że to jest lęk. Mam stany lękowe, mam ciężkie stany lękowe. Miałam takiego klienta, mówił: no bo wiesz, Aniu, mam taki lekki atak paniki. Lekki atak paniki. To lekki czy atak paniki? Lekki czy paniki w ogóle, nie? Co to dla ciebie znaczy? To jest ważne. Dlaczego mówisz, że masz lekki atak paniki? Dlaczego mówisz, że masz atak paniki? Dlaczego on jest lekki? Czy to jest panika w takim razie? To są, rozumiecie, to są słowa, które zaczynają temat, a nie go wyczerpują. Lub są konkluzją na koniec tematu. To się nazywa tak i tak. Ale to, z czym przychodzicie do specjalisty, to jest wasze indywidualne doświadczenie. Wasz indywidualny problem. U każdego każde zaburzenie, każda choroba będzie się objawiała trochę inaczej. Jak idziecie do lekarza, do internisty, to chyba nie mówicie: mam grypę, tylko boli mnie gardło, bolą mnie mięśnie, mam zatkany nos i tak dalej, tak? I lekarz sobie sprawdzi. Zajrzy wam tu i tam i sprawdzi, czy to jest jego zdaniem grypa, czy to jest jego zdaniem angina, czy zapalenie zatok, tak? I on sobie tam to coś zapisze. Co wam za różnica w zasadzie, co on tam zapisze? Ważne jest to, co wam zaleci, tak? Żeby wam pomóc. A żeby dobrze coś zalecić, to on musi wiedzieć dokładnie, co jest grane, jaki macie problem, a nie jak wy go nazywacie. Znów patrzę na to stłuczenie i na szlak trawy. Lęk może być uogólniony, może być wolno płynący, może być fobią.
może być związane z niską dopaminą, może być związane z niską serotoniną, może wynikać z faktycznych jakichś wydarzeń aktualnych, albo być oderwany od nich. Trzeba go rozwikłać. A żeby go rozwikłać, to wiecie, to tak jak rozwiązać supeł. Im więcej dasz, im więcej masz jakichś wystających rzeczy z supła, jakichś nitek, tym więcej jest miejsc do złapania i można sprawdzić, czy coś się poluzuje, coś się poruszy, tak? A jak jest supeł taki zawiązany na gładko, to bardzo ciężko, bo nie ma za co złapać. Więc nie podawajcie takiego supła, po prostu. Nie podawajcie terapeucie twardego, gładkiego supła. Nie układajcie tego supła przed wizytą, bo też widzę po różnych osobach, że się właśnie przygotowują do terapeuty, żeby nie zrobić z siebie debila, żeby się wypowiedzieć konkretnie i tak układają to, co chcą powiedzieć, tak ubierają w jakieś tam powszechnie obowiązujące określenia i wychodzi z tego taki gładki supeł, w którym nie ma za co złapać. Nie, idź i opowiedz ten chaos, który się w tobie dzieje. Najbardziej po ludzku, najbardziej niefachowo, jak potrafisz. Wiecie, język używany fachowo brzmi jak instrukcja obsługi albo jak przepisy prawne. To nic nie mówi, w tym nie ma człowieka. A przecież idziecie na terapię człowieczeństwa, tak? I owszem, warto jest skorzystać z SCL-a, bo on zwraca uwagę na bardzo dużo rzeczy. Korzystajcie z narzędzi, korzystajcie z opracowań, ale nie uszczęśliwiajcie terapeuty tym, bo on ma utrudnioną pracę. Szczególnie takie przeintelektualizowane autodiagnozy zdarzało mi się dostawać od niektórych klientów, takie wielostronicowe autodiagnozy, to jest zagadywanie problemu. Wielu osobom, zauważyłam, się wydaje, że jeśli potrafią nazwać swój problem, to on jest rozwiązany. I oni wtedy mówią, ja wiem, ja jestem alkoholikiem, ja wiem, ja mam autyzm, ja wiem, ja mam depresję, ja wiem, ja mam zaburzenia lękowe, a już najlepszym w ogóle hitem, usprawiedliwiającym wszystko, wyjaśniającym wszystko jest, wiem, jestem DDA. Nic z tego nie wynika. Jeśli pójdziesz do terapeuty i powiesz, jestem DDA, to on niczego się o tobie nie dowie w ten sposób. Będzie cię musiał wypytywać o wszystko. Więc możesz pójść i powiedzieć, jestem DDA, tak? I terapeuta się zapyta, tak, a dlaczego pani tak uważa? A jak było w rodzinie? Bla, bla, bla. Albo możecie od razu pójść i powiedzieć, na przykład, nie udają mi się związki. Wszystkie moje związki kończą się konfliktami, rozpadają się, albo wiążę się z alkoholikami, tak? To jest problem. Nie jestem DDA. To jest tylko tytuł tego problemu. A realny problem to jest na przykład wiąże się z alkoholikami, wiąże się z osobami z borderline. Boję się obudzić, boję się każdego dnia. Nie widzę sensu w niczym. Mam poczucie, że nigdy już nie będę szczęśliwy. Nie mam siły nic zrobić. Jestem osobą sprawną manualnie, a wszystko leci mi z rąk od jakiegoś czasu. Wiecie, jak ja dostałam rozpoznanie na swojej psychoterapii, oczywiście, zaburzenia adaptacyjne i depresja, ale najpierw nie dostałam leków. A nie, zaburzenia adaptacyjne i lęku ogólnione. I później się pojawiła też depresja. Ale wiecie, po czym to stwierdzono?
Ja powiedziałam terapeutce, że wydaje mi się, że ja potrzebuję leków. Nie wiem, czy leki na to pomagają, ale wyobrażam sobie, że tak, bo mam dwa takie problemy. Prowadzę samochód nie szybciej niż 40 na godzinę, będąc wówczas zawodowym kierowcą, pracując przynajmniej jako kierowca, i nie jestem w stanie czytać. I ona stwierdziła, że tak, to są objawy, które się kwalifikują pod leki. I poszłam do psychiatry i psychiatra mi to potwierdziła i dała mi leki. Jak powiedziała, mam depresję, to co by moja terapeutka miała właściwie z tym zrobić? Zapytać się, a co to znaczy, że mam depresję, tak? A ja bym zaczęła odpowiadać jak w podręczniku. No, obniżony nastrój, negatywny afekt, problemy ze snem. Tak, ale jakie problemy ze snem? Nadmierna senność czy bezsenność? No, powiedzmy bezsenność, tak? Zaburzenia odżywiania, ona tak, a jakie zaburzenia odżywiania? Albo na przykład jem za dużo, zajadam stres, tak? A skąd pani wie, że to jest stres? Spoko, można się dowiedzieć od człowieka i z tej strony. Tylko po co utrudniać sobie i komuś życie? Idziecie tam po to, żeby rozwiązać swój problem, więc nie ma co przedłużać. No i to tyle. Dziękuję. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.